Cześć, z tej strony Teatralna Blok, czyli Marysia. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który się nazywa Teatr od podszewki. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Franc, aktor teatralny, filmowy, dubbingowy oraz wokalista. Marcina możecie oglądać na scenach wielu polskich teatrów, m.in. na deskach Teatru Muzycznego Roma, Teatru Syrena, Teatru Muzycznego w Łodzi, Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz Opery Krakowskiej. Nasza rozmowa odbyła się w Teatrze Muzycznym Roma. Zapraszam Was serdecznie do słuchania i koniecznie dajcie znać, jak wrażenia po. Cześć, z tej strony Teatralna Blok, czyli Marysia. Jesteśmy w Teatrze Muzycznym Roma, a moim gościem jest Marcin Franc. Cześć, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie dla Was interesująca i że dowiecie się różnych ciekawych rzeczy zza kulis. I nie tylko. Dostałeś teraz niezwykłą moc bycia głosem Willy'ego Wonki, człowieka, którego praca uszczęśliwia ludzi. No bo przecież kto z nas nie lubi czekolady? A czy Marcin Franc czuje się tak jak on, kompozytorem uśmiechu na twarzach innych? Jakie to uczucie obserwować, że twoja praca daje ludziom szczęście, że chcą więcej i więcej? Bardzo lubię. Nie wiem, czy moja praca do końca wywołuje uśmiech na twarzy. Myślę, że czasami tak, ale chyba lubię wzbudzać emocje w widzach. No niestety w dubbingu, czy w filmie, czy gdziekolwiek w pracy z kamerą mamy tak, że rzadko kiedy widzimy te reakcje. No, nie byłem jeszcze w kinie z takimi widzami codziennymi, którzy rzeczywiście kupili bilety i poszli. Miałem tylko taki przedpremierowy pokaz tego filmu. Nam się bardzo podobał. Ludzie się śmiali, ci, którzy tam byli, czyli ci, którzy tworzyli ten film i nasi bliscy. I im się podobało, co już jest pozytywnym odbiorem, a no właśnie nie ma tej możliwości za bardzo, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują na to wszystko. Jest to, myślę, że ogólnie to, o co zapytałaś, że jest to wspaniałe uczucie mieć świadomość tego, że rzeczywiście to, co tworzymy na scenie, wywołuje w widzu emocje i jakiekolwiek by one nie były. Czy jest to radość, czy jest to jakaś refleksja, czy czasami złość na bohatera, to jest takie fantastyczne i magiczne. Chyba w naszej pracy najbardziej, no. John chciał zostać znanym kompozytorem. Frank szukał szczęścia w różnych rolach. Pilot, adwokat, lekarz. A czym dla ciebie jest spełnienie? Czy czujesz się spełnionym człowiekiem? A może jest rola, która będzie twoją wymarzoną gwiazdką z nieba? Ojej, to pierwsze pytanie, czy czuję się spełnionym człowiekiem, jest takie bardzo, bardzo grube. Myślę, że na chwilę obecną jestem szczęśliwy w swoim życiu, a czy czuję się spełnionym człowiekiem? Wydaje mi się, że mam coś takiego w sobie, że w ogóle człowiek ma coś takiego, że cały czas dąży do tego, żeby było więcej, lepiej, bardziej. Wydaje mi się, że to trochę nas pcha, nie tylko w życiu codziennym, ale też w tym zawodowym, do tego, żeby się rozwijać. Że nie zostajemy w miejscu i nie cieszymy się, tak jak kiedyś był cytat z Waitress, że nie czujemy się wystarczająco szczęśliwi, czy tylko cały czas dążymy do tego, żeby być szczęśliwszymi, nie wiem czy bardziej, ale inaczej może. Może szukamy tych różnych odcieni szczęścia i spełnienia. Myślę, że na chwilę obecną zawodowo w pewien sposób tak, czuję się spełniony. Cały czas mam swoje jakieś marzenia, które jeszcze spełnione nie są. Myślę, że w musicalu zrobiłem już bardzo dużo, jeżeli chodzi o nasz kraj. Co mogłoby być więcej? Jakieś kolejne role po prostu. Nie mam na chwilę obecną już chyba żadnej wymarzonej takiej. Trochę przeszedłem już te granice, w której miałem coś takiego, że jakaś rola byłaby moją wymarzoną. Zrobiłem naprawdę dużo ról. Są pewnie jakieś, które chciałbym zagrać, ale rzeczywiście szukam sobie chyba marzeń na bieżąco i nauczyłem się też trochę z czasem podchodzić do swojej pracy, jak do pracy, chociaż jest to bardzo trudne. Myślę, że jestem na tyle ambitny i jestem perfekcjonistą, że za każdym razem czuję, że coś jeszcze można zrobić lepiej, można coś poprawić, można coś dopracować. Dlatego no chyba nie czuję się do końca spełniony. I will never be satisfied, jak jest powiedziane w Hamiltonie. Chyba trochę tak się czuję, że właśnie brak tej non-stop satysfakcji. Jestem usatysfakcjonowany w pewnych momentach, kiedy coś skończymy, możemy oddać, możemy pokazać, możemy puścić w końcu naszą pracę do publiczności, do odbioru. To wtedy czuję się częściej dobrze niż nie,
ale cały czas szukam czegoś więcej. No i myślę, że moim takim teraz większym, nie wiem czy większym, innym marzeniem byłoby to, żeby trochę bardziej może właśnie popracować z kamerą, żeby mieć więcej możliwości takich bardziej filmowo-serialowych niż teatralnych. Chociaż trudno mi z tego teatru zrezygnować, bo to rzeczywiście najłatwiej by było tak, żeby wszystko dało się połączyć, a niestety tak w tym zawodzie to nie wygląda. Trzeba coś poświęcić, żeby robić inne rzeczy, a to jest trudne. Na scenie, na planie, podczas dubbingu wcielasz się w różne role. Dziś jesteś prawnikiem, jutro Kopernikiem. A kim byś był, gdybyś nie był aktorem? Kim chciał być mały Marcin, zanim został aktorem? To jest mój problem, że ja nie widzę siebie w innej roli. Od zawsze, od dziecka moim marzeniem było być aktorem. Nawet nie śpiewającym, ale zawsze marzyłem o tym, żeby być aktorem. A że śpiewałem od dziecka, to już swoją drogą. Więc pod tym względem czuję się rzeczywiście, że osiągnąłem to, do czego dążyłem w jakiś sposób i nie widzę siebie w innej pracy i to mnie czasami przeraża. Nawet kiedy była pandemia, rzeczywiście to dało nam do zrozumienia, że teatr nie jest na pierwszym miejscu i nie jest pierwszym wyborem i jak trzeba zachowywać się bezpiecznie i odpowiedzialnie i nie skupiać się w dużych skupiskach społecznych, to po prostu się tego nie robi. I oczywiście najważniejsze jest życie, ale to był taki specyficzny czas. Ale wtedy zauważyłem, że co jeśli by to nie wróciło do normy albo jeżeli by trwało dłużej niż rok, niż 2 lata, i co wtedy? Trzeba coś zrobić, a ja nie za bardzo widzę siebie w innej roli. Chyba dlatego tak bardzo kurczowo trzymam się tej swojej pracy, która jest moim ogromnym hobby i niezwykłym spełnieniem jakichś marzeń, które miałem właśnie od dzieciństwa. I szczerze mówiąc ciężko by mi było znaleźć się w innej pracy. Ja kiedyś jeszcze, jak byłem młodszy, to oprócz śpiewania bardzo lubiłem rysować, więc myślę, że w tym kierunku też jestem w jakiś tam, myślę, że dużo mniejszy sposób, ale w jakiś tam sposób uzdolniony, że te rysunki mi jakoś wychodzą, może bym został malarzem, chociaż to chyba nie jest dla mnie. Ja potrzebuję chyba więcej bodźców, więcej ludzi, jakiegoś przepływu większego energii niż tylko swojego i płótna. Dlatego myślę, że w swojej pracy odnajduję się idealnie. Po pandemii dostałeś kilka głównych ról w musicalach. Która rola była dla ciebie najbardziej zaskakująca, a która najbardziej wymagająca? Patrząc na te wyniki obsadowe, że w polskim musicalu twoje nazwisko to taki pewniak jakości na scenie. Czy czujesz się przez to obarczony taką łatką? Czy jest ci przez to prościej, może łatwiej na castingach? Znaczy bardzo, bardzo jest mi miło. Nie wiem, czy jestem pewniakiem jakości, ale pewnikiem, o może tak, pewnikiem jakości. Okay. Nie wiem, czy jestem pewnikiem jakości, ale no, ja tak jak mówię, staram się robić coś na 100%. Myślę, że nasze środowisko rzeczywiście przez te kilka lat dosyć mocno się wykształciło, co nie zmienia faktu, że powstaje coraz więcej szkół i coraz więcej młodych adeptów uczy się do tego zawodu i wydaje mi się, że są coraz lepsi i lepsi. I ci nowi przychodzą spokojnie, zaczynają się zmieniać, ale rzeczywiście przez te kilka lat powstało kilka nazwisk, które gdzieś tam cały czas się przewijają. Myślę, że to też wygląda tak jak przy pracy z filmem, że reżyser biorąc jakiegoś aktora do swojego filmu i zauważając, że on mu się sprawdził, że wie jak z nim pracować, że ten przepływ energetyczny jest dobry i że się rozumiemy, trochę z tego korzysta. W tym wypadku daje mi możliwość, żeby spróbować się w innych rolach, czasami nawet kompletnie mnie w nich nie widząc. Tak jak było na przykład w przypadku Kopernika, kiedy Kuba Szydłowski w ogóle nie widział mnie w roli Kopernika na początku, bo uważał, że to musi być mężczyzna, który jest dojrzalszy, który ma trochę inne emocje do uciągnięcia podczas tego spektaklu. No ale nasz zawód opiera się na tym, że za każdym razem przechodzimy casting. To nie jest tak, że zostałem do niego albo zaproszony, albo nie. Zostałem zaproszony na casting, to prawda, ale nadal jest to casting, więc na tym castingu, który składał się z kilku części, mieliśmy też część aktorską, monologu, po którym Kuba powiedział mi, że rzeczywiście nie widział mnie w tej roli, ale teraz wie, że ja mu to zagram i łatwiej będzie mu, bo tam mamy rzeczywiście przekrój życia Kopernika od kilkunastu lat do kilkudziesięciu, grubych kilkudziesięciu. I powiedział, że łatwiej mu będzie mnie postarzyć
niż odmłodzić. Więc myślę, że akurat tu to się sprawdziło. A wracając do pierwszej części Twojego pytania, czyli która rola? Przypomnijmy sobie po kolei, jakim, po pandemii, które były role po pandemii? Z tego co kojarzę, to było chyba jakoś w środku pandemii Waitress. Mm-hmm. Potem. Ale to nawet więcej ich będzie, czyli to będzie Waitress. Wróciła Aida. Aida, no tak, ale tak, to już robiliśmy. West Side Story. Catch Me If You Później Can. Później Catch Me, tak. Teraz Kopernik. Kopernik i Tik-Tik, tak. I która z tych ról była najtrudniejsza? No, albo jest. Ostatnich, albo jest najtrudniejsza. W momencie, kiedy zacząłem pracę nad Catch Me, to miałem wtedy wrażenie, że jest to najtrudniejsza rola, z jaką miałem do czynienia, ponieważ przez pierwsze pół godziny w spektaklu w ogóle nie schodziłem ze sceny. Jest tam taniec, jest tam śpiewanie bardzo trudnych rzeczy, jest duża energetycznie, aktorsko rzecz też do zrobienia. I rzeczywiście ja ostatnio, jak zauważyłem, w musicalach w ogóle te leading role, które prowadzą spektakl, te główne role, rzadko mają coś takiego, że muszą śpiewać, tańczyć i robić wszystko naraz. Zazwyczaj rzeczywiście jest to śpiewanie i ten ładunek emocjonalny, a rzadko kiedy tańczą. I tutaj nagle wróciłem do tego, że w Catch mi się okazało, że ja muszę wrócić do tańca, co było fantastyczne, bo mi bardzo okazało się tego brakowało. Że ja potrzebowałem coś takiego, żeby w końcu sobie zatańczyć w musicalu. Bo rzeczywiście brakowało mi tego przy tych rolach, które grałem. No w Radamesie ledwo on się rusza. Później West, w którym też niewiele tańczyłem, tak naprawdę nic nie tańczyłem. Miałem tylko prolog, w którym był jakiś ruch sceniczny, ale oprócz tego nie było tam żadnego tańca. A, bo Waitress już trochę traktuję rzeczywiście pandemicznie. Mm-hmm. To był taki spektakl pandemiczny. Nie, to był, Waitress było dla mnie przełomem o tyle, że pierwszy raz chyba dostał taką rolę, która była rolą mocno komediową. Ja średnio siebie kiedyś widziałem w rolach komediowych i chyba wybór na samym początku pilotach był dla mnie takim przeskokiem, że nagle musiałem się zmierzyć z tą swoją bardziej zabawną wersją, której uważałem, że nie do końca mam. A jak widać, tutaj twórcy widzieli we mnie, to nie chodziło tylko o młody wygląd, ale też, że potrafię jednak mimo wszystko coś komediowo tam zrobić. No i rzeczywiście Waitress pod tym kątem było wyzwaniem, bo pierwszy raz w życiu miałem rzeczywiście taką komedię do zagrania. Oczywiście tam mamy też dramat i różne poważniejsze rzeczy, ale rzeczywiście ta komedia jest bardzo dużą częścią tego spektaklu i okazało się, że bardzo dobrze się w tym czuję. Nie spodziewałem się tego, a Jim Pomater stał mi się jednym z najbliższych w ogóle moich postaci i jak teraz nawet sobie wspominam te postaci, które zagrałem już w swoim dorobku, to ani nie jest największa postać, którą zagrałem, ani to nie jest trudne śpiewanie. A zawsze czuję takie ogromne ciepło do tej postaci. Ja myślę, że też wtedy byłem właśnie przez tą pandemię i to wszystko, co przechodziłem też prywatnie, to miałem coś takiego, że bardzo mi zapadł w pamięć i bardzo ciepło wspominam w ogóle ten spektakl. Uwielbiam ogólnie ten spektakl, tę muzykę z Waitress. Jest to jeden z moich ulubionych musicali, który oprócz tej komediowej warstwy ma coś bardzo mądrego pod spodem i ja też zrozumiałem kilka rzeczy dzięki temu spektaklowi i też kilka rzeczy w swoim życiu sobie poukładałem. Więc to był dla mnie taki przełomowy, rzeczywiście komediowo spektakl i on był trudny pod tym kątem. Później, kiedy pojawił się West, był trochę inny, był to trochę dziwny spektakl, nadal trochę jest dziwnym spektaklem, trochę był, trochę go nie ma, trochę przekładaliśmy premierę o rok, trochę teraz nie gramy spektaklu, który graliśmy przez jeden sezon tylko, po wielu miesiącach prób. Był to spektakl ciężki, bo klasyczny, bo to było zupełnie inne też śpiewanie, na którym na co dzień się nie skupiam. Akurat rola Tomego też nie jest jakoś bardzo klasyczna, ale myślę, że dziewczyny tutaj miały dużo trudniejsze rzeczy jako Marię do wyśpiewania i rzeczywiście dla nich to był jakiś taki większy przełom. A później pojawiło się to Catch Me. No i Catch Me to było moje takie marzenie jeszcze ze studiów. Kiedy pamiętam, że jako partię tam było takie do zaliczenia, z moich pierwszych studiów nawet, kiedy mieliśmy do zaliczenia partię musicalową, to ja wybrałem sobie to Catch Me If You Can na tę partię. Już tam robiłem wtedy te utwory i zakochałem się totalnie w tej muzyce i strasznie chciałem zagrać tę rolę, więc jak poszedłem na casting, to miałem takie przeświadczenie o tym, że bardzo, bardzo chcę to zrobić. No i się udało. I wtedy rzeczywiście podczas prób myślałem, że jest to największe wyzwanie, jakie miałem do tej pory, ze względu na ilość tekstu i w ogóle na ilość tego materiału, na ilość piosenek i wszystkiego.
Potem pojawił się Kopernik, w którym ilość piosenek przytłoczyła mnie dużo bardziej, już nie tyle tekstu, ale rzeczywiście najbardziej wymagającą, czy nie wymagającą, ale najciekawszą rzeczą w tym spektaklu było to, że drugi raz w życiu mogłem się zmierzyć ze spektaklem, który jest tworzony na bieżąco. I to jest coś niesamowitego i bardzo pozytywnie sobie to wspominam, ponieważ rzeczywiście moja rola tworzyła się od początku do końca na mnie. Nie było coś takiego, że ja mogłem się posiłkować jakimiś zagranicznymi nagraniami, czymkolwiek, ale my wtedy tworzyliśmy i teksty na bieżąco, i teksty piosenek na bieżąco, i utwory wchodziły, wychodziły, były skracane, tak samo z tekstami. Zastanawialiśmy się nad tym, co ma największy sens w całym utworze i w przebiegu całego spektaklu. I to była bardzo, bardzo twórcza praca. Była to bardzo trudna praca, bo zrobiliśmy ten spektakl w miesiąc, co jest, uważam, niewykonalne, a mimo wszystko to w jakiś sposób się udało. Stworzyć musical od podstaw w miesiąc to jest naprawdę ogromny wyczyn i wydaje mi się, że podołaliśmy temu, że rzeczywiście mieliśmy później nawet taki trochę traktowałem to jak takie pokazy off-broadwayowe, ta pierwsza premiera, później wchodziły zmiany, wchodziły nowe piosenki, wychodziły niektóre sceny, wypadały. Później ta premiera już taka oficjalna, pokazaliśmy wersję trochę inną niż ta, która była. Weszła nowa scenografia. My graliśmy naprawdę do tej pory, zresztą teraz gramy ten spektakl w dwóch różnych wersjach. Jedna jest wersją edukacyjną, która jest dla szkół. Jest ona skrócona bez przerwy i trwa około 1,5 godziny, z tego co pamiętam. Czyli połowę tego czasu, ile normalny spektakl. No tak. I gramy wieczorami tę wersję pełnoprawną, pełnospektaklową, nie wiem jak to nazwać. Pełnowymiarową? Pełnowymiarową, może tak. Ze wszystkimi utworami, ze wszystkimi tekstami. No i to rzeczywiście jest kolejna wielka rola, bo tytułowa tego Kopernika. Przez 3 godziny praktycznie jestem na scenie, ale schodzę z niej. Więc chyba aż tak tego nie odczułem do czasu, kiedy pojawiał się Tik, Tik, Boom. Tak. I okazało się, że 0,5 godziny na scenie z monologami to jest nic w porównaniu z 1:40, kiedy prowadzę cały spektakl. I praktycznie tak naprawdę nie schodzisz ze sceny. Nie schodzę ze sceny w ogóle. W ogóle. Od początku do końca na niej jestem. Każde moje przełknięcie śliny, każda kropla potu, każde napicie się wody na scenie, to wszystko jest widziane przez widzów. Nie ma tam kompletnie za czym się schować, za czym się ukryć. Wręcz przeciwnie, jest, wydaje mi się, największym atutem tego spektaklu to, że ta postać Johna jest otoczona, że tak sobie zarymuję, z każdej strony i to dodaje dodatkowy wymiar temu spektaklowi i wydźwięku w ogóle tego dzieła, że on też czuje się przytłoczony z różnych innych stron, a jednocześnie jest takim konferansjerem, stand-uperem, który musi opowiadać o swoim życiu, co nie zawsze jest dla niego łatwe, czasami jest prześmiewcze. Ludzie różnie reagują na to, co robimy na scenie. No i tak, przez 1,5 godziny, ja teraz właśnie się śmiałem, że przy Catch Me miałem mnóstwo stron tekstu, a teraz okazało się, że mam 76 stron tekstu i przez 1:40 nie schodzę w ogóle ze sceny. Jest to niezwykłe doświadczenie. Wydaje mi się, że na razie do tego mojego momentu zawodowego, w którym jestem, najtrudniejsze, ale też najbardziej satysfakcjonujące. Jest to chyba spektakl, który przynosi mi najwięcej satysfakcji z tych do tej pory, które robiłem. I też jest twoim debiutem na nowej scenie. Tak, to też jest bardzo fajne. W ogóle ta scena jest bardzo taka wdzięczna. Wdzięczna i niewdzięczna, rzeczywiście, z dwóch stron, bo my tutaj widzimy reakcję publiczności w każdym momencie. Widzimy zarówno te pozytywne, ale też to, jak widzowie nie do końca podejdzie to, co się wydarzyło. Tutaj nawet nikt nie ucieknie. Jeżeli będzie wychodził, to my to zobaczymy, to skomentujemy, ale też pewnie odbierzemy to w swój własny. Jak przetrwałeś pandemię? Ja paradoksalnie bardzo dobrze przeżyłem pandemię. W sensie zauważyłem po czasie, że ona mi była bardzo potrzebna, bo ja mam coś takiego, że rzeczywiście jestem pracoholikiem dosyć dużym i pandemia pokazała mi, nauczyła mnie innego spojrzenia trochę na świat. Zauważyłem, że praca naprawdę nie jest najważniejsza. I pierwszy raz w życiu coś takiego się wydarzyło, że poczułem, że nie tylko ja stoję, a wszyscy gdzieś mają pracę, coś robią i ten tylko zauważyłem, że wszyscy stanęli. I nie czułem tego takiego FOMO, że coś mnie omija, że ja muszę pracować, bo inni też pracują, ale poczułem, że nikt nie ma w tym momencie pracy. I wszyscy musimy stanąć. Ten świat musi się zatrzymać na chwilę.
i wtedy naprawdę, wtedy pierwszy raz od, myślę, kilkunastu lat nie pracowałem w ogóle i zacząłem odpoczywać. Później się wziąłem za pisanie magisterki. Myślę, że gdyby nie pandemia, to w życiu bym nie znalazł na to czasu, bo zawsze są jakieś rzeczy pracowe ważniejsze do zrobienia. A dzięki temu napisałem ponad 100, nawet chyba 150 stronnicą magisterkę, więc tak, na początku ten czas pandemii miał być krótszy, więc zacząłem pisać, mówiłem taki, a napiszę szybko i oddam, ale później jak się wydłużał ten czas, to ja pisałem, więc zajęłam się też czymś innym i no, zrobiłem takie tomiszcza dosyć pokaźne. Ale dzięki temu mam magistra. Z tego co wiem, podobno obronionego na stopień celujący. Tak, gratulacje. Tak, dzięki. Jak już padło wcześniej, masz na swoim koncie wiele ról. Zdarza się, że co tydzień jesteś w innej części kraju, w innej roli. Czy zdarzyło ci się jakieś zamotanie, problem z tekstem, improwizacja spowodowana luką w pamięci? Improwizacja oczywiście. Ja może nie powinienem tego mówić, ale notorycznie wycinam teksty. Nie wycinam, tylko zmieniam teksty na scenie. Staram się tego nie robić jak najbardziej mogę, ale rzeczywiście w momentach, kiedy mogę sobie na to pozwolić, czyli na przykład w spektaklu takim jak Tick, Tick, Boom, kiedy tych tekstów jest ogrom, czasami idzie się za intencją i za tym, co my chcemy przekazać. I czasami zdarza się, że jedno czy dwa słówka na półtorej godziny zmienię. Więc tak, zamotanie, tak, ale chyba nie związane z tym, że gram różne spektakle. Zauważyłem, że im więcej spektakli mam i im więcej mam do ogarnięcia, tym bardziej poukładały mi się te szufladki, które mam w głowie z różnymi spektaklami. Pamiętam, że kiedyś miałem taką sytuację, jak jeszcze grałem Jezusa i chyba jeszcze Piloci, że było coś takiego, że wróciłem z jakiegoś setu do grania w Romie, które wtedy graliśmy po 15 spektakli w miesiącu. Ja grałem jako jedna z obsad. I wtedy rzeczywiście miałem coś takiego, że trochę to granie tutaj, jak tak często gra się spektakl, to twoja myśl gdzieś tam odpływa i lecisz, czasami niestety zdarzy się, że lecisz pamięciowo. I wtedy zdarzyło mi się, że mam taki, jejku, gdzie ja jestem? Zaraz tutaj nie wychodzę teraz do Getsemani, tylko mam zupełnie co innego do robienia. A teraz chyba przez wagę tych postaci, które gram i przez to, że bardzo solidnie przyłożyłem się do każdej z osobna, do tych postaci, że jakoś sobie poukładałem tą każdą swoją szufladę, że teraz rzeczywiście otwieram tylko szufladę z napisem Frank i jestem zafiksowany tylko i wyłącznie na tę jedną rolę i nie istnieje dla mnie nic dookoła. I tak samo jest w Tick, Tick, Boom. Tu są naprawdę połacie tekstu. Jest tego mnóstwo i gdybym zaczął się jeszcze zastanawiać się nad jakimiś innymi tekstami, to myślę, że mogłoby być bardzo, bardzo kiepsko. Ale też pamiętam swoje przemyślenia, jak podszedłem już do Tick, Ticka i zobaczyłem, ile tego jest, to byłem już na tym etapie, że po Catch Me nagle stwierdziłem, że to wszystko jest do zrobienia. Bo rzeczywiście jak pierwszy raz zobaczyłem Catch Me, to ja powiedziałem, ja w życiu tego nie zrobię. Ja tekstu uczę się dosyć długo i zazwyczaj robię to będąc na scenie i z partnerami, dlatego dialog jest łatwiejszy dla mnie do zapamiętania, bo te intencje jakoś łatwiej idą. I nagle, kiedy zobaczyłem, że w Catch Me mam do zagrania mnóstwo monologów, to się przeraziłem, bo ostatnio takie rzeczy robiłem na studiach i byłem rzeczywiście przerażony tym po prostu. Później, jak się okazało, że to jest wszystko do zrobienia, tylko trzeba spędzić od 10 do 10 z samym sobą nawet często te próby, kiedy już wszyscy wychodzą do domu, a ty zostajesz i przechodzisz po raz setny tę samą rzecz, to nagle Tick, Tick okazał się dla mnie do zrobienia. Wszystko. Okazało się, że wszystko jest do zrobienia. Tylko trzeba sobie rzeczywiście to bardzo dobrze poukładać. Przygotowanie do nowego spektaklu zaczynasz od przyswojenia sobie tekstu, czy od zapamiętania materiału muzycznego? A może to jest uzależnione od tego, jaki spektakl, jaka rola? Różnie to bywa. Tak jak mówię, na przykład w Koperniku było tak, że te piosenki często się tworzyły, więc pracowaliśmy trochę symultanicznie i robiliśmy jedno i drugie i trzecie naraz. Ale rzeczywiście w teatrze muzycznym zazwyczaj jest tak, że zaczyna się od pracy nad tą muzyczną warstwą i żeby tutaj mieć poukładane to wszystko i później wypełnić sobie bardziej intencjonalnie ten tekst podczas prób
scenicznych i czytanych, chociaż rzeczywiście w domu zazwyczaj zaczynam od, zawsze wychodzę od tekstu i od tego zaczynam swoją pracę, jak jeszcze nie mam tych prób muzycznych, to zawsze wolę sobie jednak piosenki powiedzieć jako monologi, a nie jako piosenki, żeby później skutkowało to tym, że widz nie będzie miał wrażenia o tym, że skończyła się scena i zaczęła się piosenka, tylko że jednak piosenka jest częścią tej sceny, jest to monolog, który jest podłożony pod muzykę. Czego widz nie widzi, a twoim zdaniem jest bardzo istotne w teatrze, w pracy aktora? Mnóstwo rzeczy widz nie widzi. Widz nie widzi, wydaje mi się, 70% tego, co się później dzieje na scenie. Widz widzi, wydaje mi się, właśnie około 30%, czyli ten sam spektakl, który już jest wystawiony w takiej formie, w jakiej widz powinien go zobaczyć, ale widz też nie widzi tego, czego on nie ma widzieć. I widz ma mieć właśnie tę nieświadomość. Dla widza to wszystko ma być łatwe. Widz nie ma się męczyć razem z nami na scenie, tylko widz ma mieć komfort oglądania. Czy to jest przyjemny spektakl, czy trudny, to widz ma mieć komfort tego, że wiemy, po co jesteśmy na tej scenie. A już najlepiej jest, jak widz jest razem z nami wciągnięty w ten spektakl i rzeczywiście chce usłyszeć to, o czym my mówimy. No i w ogóle już piękne jest to, jeżeli nasz spektakl jest na tyle dobry, że rzeczywiście możemy coś nim przekazać i możemy coś opowiedzieć i w jakiś sposób to oddziałuje na tego widza. Lubisz reakcję publiczności? Tak, bardzo, bardzo. Tick, Tick, Boom nauczył mnie czegoś takiego, że Roma trochę jest takim teatrem, który też repertuarowo jest nastawiony mocno na widza, tej reakcji oczekuje. Ja szczerze mówiąc, wywodząc się jednak ze szkoły dramatycznej, mam coś takiego, że ambicjonalnie wolałbym zrobić taki spektakl, żeby po żadnej piosence się nie klaskało, żeby on trwał od początku do końca, żeby widz mógł przeżywać sobie, bo to jest rzeczywiście coś takiego, że dla mnie spektakl powinien być zamkniętą formą. Ja oczywiście rozumiem, że musical rządzi się swoimi prawami i że zostały już tak przyjęte i z czasem zauważam, że bardzo też z tego czerpię, bo jest taki spektakl właśnie jak Tick, Tick, Boom, który pomimo tego, że ma swoje dramatyczne, bardzo, bardzo mocne elementy, to ma też momenty rozluźnienia. I ja w tym spektaklu pierwszy raz zobaczyłem, jak bardzo widz jest mi potrzebny i jego reakcje. W roli Johna my prowadzimy swojego rodzaju monodram w pewien sposób. W drugi sposób stand-up, o czym już wspominałem. Więc jeżeli stand-up jest nieśmieszny, to jest nam ciężko na scenie. I on nie ma być zawsze śmieszny. I my często mówimy o rzeczach, które są ciężkie i niekoniecznie radosne. Ale to zaangażowanie i reakcje jakiekolwiek, bo one nie były, są bardzo ważne. I ja od pewnego momentu dopiero zauważyłem sobie, że widz nie zawsze jest takim widzem, który jest radosny i nawet jeżeli coś jest śmieszne, to on nie zawsze będzie reagował w nie wiadomo jaki sposób i to nam daje, podbija i to jest super, ale nieraz zdarza się widz słuchający, który ma coś takiego w sobie, że zaśmieje się pod nosem, że na niego to oddziałuje i chociaż często my nie widzimy tych jego reakcji, to na koniec zdarza się, że często wstaje pierwszy i klaszcze najgłośniej. I wtedy rzeczywiście widać coś takiego, że nie zawsze każdy musi reagować w tak żywiołowy sposób jak na Broadwayu czy na West Endzie. My mamy trochę inną też specyfikę jako Polacy, wydaje mi się. Czasami trochę się wstydzimy reagować w teatrze. Bo nie wypada. Bo nie wypada na przykład, ale też często jest tak, i to pokazał mi Tick, Tick, że w momencie, kiedy zwracam się bezpośrednio do widza, to ten widz nie do końca się czuje z tym dobrze i zaczyna szukać czegoś na ziemi. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, którego nie mogłem do tej pory doświadczyć na żywo, bo ja sam w teatrze nie do końca lubię być wywoływanym do odpowiedzi. No ale wspaniale jest, że rzeczywiście w Tick, Ticku czuje się coś takiego, że nawet jeżeli widz od początku nie jest tak bardzo żywiołowy, to z czasem zaczynamy się docierać ze sobą i to jest najlepsze, bo powstaje pomiędzy nami relacja, że on z czasem staje się coraz bardziej odważniejszy, dzięki temu też my stajemy się coraz bardziej odważni na scenie i to wszystko rośnie w jakiś sposób. Ta energia jest taka wymienna i, no i tworzy się coś magicznego. Gdyby słowo aktorstwo nie istniało w słowniku, jak byś nazwał to, co robisz? Dla mnie aktorstwo to jest swego rodzaju prawda. Ja zauważyłem, że strasznie trudno jest mi kłamać na scenie. I niektórzy uważają, że aktorstwo to jest sztuka kłamania. A dla mnie aktorstwo to jest trochę sztuka mówienia prawdy. Tylko w taki sposób, to jest najtrudniejsze w aktorstwie, że ty na tyle musisz poczuć tę prawdę, że ona stanie się w końcu twoją. I że masz do przekazywania swoją prawdę. I zauważyłem w pewnych momentach swojego zawodu, tego jak teraz działam,
że oczywiście często zdarza się coś takiego, że czuję, że coś jest fałszywe, albo że nie do końca coś poczuję, i zacząłem zauważyć, że coraz większy problem mi to zaczyna sprawiać, kiedy nagle czuję, że coś udaję. Bo aktorstwo dla mnie, myślę, że polega przede wszystkim na przedstawieniu jakiegoś rodzaju prawdy, jaka ona by nie była, ale jest to mówienie prawdy, czy mojej, czy kogoś innego, to jest to swego rodzaju prawda, więc chyba tak bym to określił. Jejku, strasznie to patetyczne i jakoś tak brzmi bardzo mocno, ale mój zawód jest dla mnie o dziwo bardzo ważny. Może nie o dziwo, ale dla kogoś z zewnątrz, kto by pomyślał sobie, czym jest aktorstwo, to jest przebieranie się za innych ludzi. System granie, nie? No właśnie. A no ja nie wyobrażam sobie, żeby kłamać widzowi. W sensie wyobrażam sobie, oczywiście, że tak. I zdarzają się takie spektakle, że czasami technicznie podchodzę do czegoś i myślę, że widz nawet często tego nie zauważy, ale gdzieś podskórnie coś czuję. Że jeżeli ja zagram fałszywie, to on nie do końca w to uwierzy. I wydaje mi się, że ta prawda jest najważniejsza. A gdy światła zgasną, mikrofony zostaną wyłączone, stroje zawieszone w garderobie, kurtyna opadnie. Co robi aktor po wyjściu z teatru? Wraca do swojego życia i tego też się zacząłem uczyć, że aktorstwo jest dla mnie prawdą, ale najważniejsze jest to, żeby ta prawda trwała tyle, ile trwa spektakl. I ja wychodząc z roli, bo tego myślę, że w przeciągu swojego dorobku i nauki aktorstwa też się nauczyłem, a czasami jest to trudne, to jest to bardzo ważne, żeby na tyle sobie zbudować postać, żeby zdać sobie sprawę, że ja nie jestem tą postacią. I zdarzały mi się takie momenty, w których rzeczywiście bardzo jakaś rola na mnie wpływała prywatnie, ale to dobrze, bo ja myślę, że też wiele rzeczy od swoich postaci się uczę, bo ja nie jestem typem stand-upera, ja nie jestem typem konferansjera, bardzo źle się w tym czuję, a okazuje się, że moi bliscy, moi najbliżsi ludzie, którzy byli na spektaklu, na przykład na Tick, Tick, Boom, powiedzieli, że znakomicie się w tym odnajduję i rzeczywiście wydaje mi się, że to dał mi John. Tę pewność siebie. I teraz nawet czuję, że może mógłbym poprowadzić jakiś koncert. Tak, wzbraniałem się od tego, żeby coś prowadzić, żeby mieć jakiś kontakt, bo tak jak mówię, ja nie czuję się typem konferansjera i było to dla mnie ciężkie. Tak teraz czuję, że posiadam to również w swoich umiejętnościach i zaczynam się czuć w tym coraz lepiej i myślę, że w ogóle od moich postaci nauczyłem się wiele dla siebie tak po prostu na życie. I to jest super, ale ja nie jestem Johnem, ja nie jestem Radamesem, nie jestem Jezusem i na pewno daję im część z siebie bo i swoją wrażliwość pewnie w dużym stopniu, swoje cechy charakteru, swoje spojrzenie na świat, ale oni dają mi też swoje spojrzenie. No i jak wracam do domu, to wracam do domu po prostu i czasami zdarza mi się, że denerwuję się na coś, co nie poszło, ale nigdy nie jestem wtedy Johnem, kiedy się na coś denerwuję. No i tak to wygląda. Tak, dla mnie też jest bardzo ważne to, żeby oddzielać jednak mimo wszystko pracę od swojego prywatnego życia. Chociaż jest to trudne czasami. Co myślisz o fanach, którzy jeżdżą na każdy z twoich spektakli i obdarowują cię prezentami? Podziwiam ich ogromnie. Przede wszystkim podziwiam to, że chce się ludziom jeździć, żeby oglądać spektakle ze mną, bo rzeczywiście czasami to też wygląda tak, że ludzie nie zawsze przyjeżdżają na spektakl akurat taki, bo chcą zobaczyć dokładnie ten spektakl, tylko często rzeczywiście przyjeżdżają na to, żeby zobaczyć mnie w tej roli i to jest przesympatyczne i to jest wspaniałe. Dostawanie prezentów zawsze jest miłe. Ja jestem za każdym razem trochę onieśmielony i zszokowany tym, że ludziom rzeczywiście chce się poświęcać czas na to, żeby dla nas robić te prezenty, bo my tak naprawdę wykonujemy swoją pracę. I ja i tak kocham swoją pracę, i tak bym ją robił, a to jest jakiś taki dodatkowy atut, który jest niesamowity. To jest takie docenienie tu i teraz, że jest coś takiego, że jak idziesz do lekarza pierwszego kontaktu, to wychodząc nie klaszczesz jemu za dobre wykonanie swojej pracy, a jesteś mu bardzo wdzięczny i pewnie robi dużo ważniejszą pracę niż ja tutaj w teatrze. A tutaj mamy tak na bieżąco rzeczywiście w jakiś sposób uhonorowanie tego, co my robimy. To jest coś niesamowitego, bo to jest bardzo rzadkie, a wydaje mi się, że częściej powinniśmy sobie ogólnie gratulować za wykonanie
naszej roboty, jeżeli wykonamy ją dobrze. I to jest taki feedback. Inni mają zwierzchników w swojej pracy i oni dają im feedback odnośnie pracy, którą wykonali. Albo nie wiem, na przykład jak sprzedajesz jakiś produkt, to rzeczywiście też ludzie chcą go albo kupować, albo nie. No i rzeczywiście to jest nasz taki feedback, tylko dodatkowo jeszcze mamy coś takiego, że jeżeli ludziom się podoba, to klaszczą nam za dobrze wykonaną naszą pracę, co jest z jednej strony dziwne nawet, jak o tym rozmawiamy teraz, że ktoś ci klaszcze za to, że dobrze wykonałeś swoją robotę, a z drugiej strony rzeczywiście my poruszamy, to jest bardzo wyjątkowy zawód, bo porusza się bardzo mocno emocje i nie dziwię się temu, że ludzie mają potrzebę wyrażenia tego w jakiś sposób, no i to jest wspaniałe, jeżeli widzom się to podoba i że później na przykład wychodząc z teatru, ja wiadomo, nie zawsze mam taki czas, że mam czas, żeby zostać na chwilę dłużej pogadać albo czasami mam po prostu gorszy dzień. Tylko na tym też polega moja praca. Ja też utrzymuję się dzięki widzom, dzięki wam, dzięki tym ludziom, którzy oglądają spektakle, więc to też jest dla mnie bardzo ważne. To jest część mojej pracy w pewien sposób, bo dlatego też pewnie jesteśmy osobami bardziej gdzieś tam rozpoznawalnymi z tych względów, że naprawdę tysiące, no tutaj w Romie w ogóle miliony ludzi przychodzą i oglądają, może nie miliony, ale setki tysięcy oglądają te spektakle, które dzieją się tutaj na przykład na dużej scenie i niektórzy rzeczywiście mają potrzebę tego, żeby porozmawiać, żeby opowiedzieć. Ja też jak wychodzę z kina, to też mam potrzebę, żeby porozmawiać z kimś, z kim byłem na tym filmie, o tym, co mi się w nim podobało, żeby trochę podyskutować. I to jest super, to jest zawsze bardzo, bardzo przyjemne i nawet, tak jak mówię, jeżeli mam gorszy dzień, no to nie od tego jest widz, żebym na nim się wyżywał i sprawiał, że jego dzień też będzie gorszy. Staram się po prostu być pozytywnie nastawiony do ludzi. Ja bardzo lubię jakiś taki kontakt i z widownią też i teraz zauważyłem to najbardziej chyba przy TikToku, że to jest bardzo, bardzo potrzebne, chyba bardziej niż myślałem nawet. Zbliża się koniec roku. Czego życzyłbyś sobie i nam na nadchodzący nowy rok oraz związane z nim wyzwania w życiu każdego z nas? Czego bym życzył? Żeby wszystko mogło przychodzić w swoim czasie, żeby nie musiało nas przytłaczać, żeby mogło być tak, że jak jest dobrze, to jest rzeczywiście dobrze, żeby te skoki emocjonalne może były mniejsze, te wahania, żeby było może więcej stabilności, co się wiąże ze spokojem, żebyśmy umieli, też o czym wspominaliśmy podczas naszej rozmowy, rozdzielać sobie jednak zawód od życia prywatnego, co jest bardzo trudne, bo często on wpływa na nas w życiu codziennym. Żebyśmy byli dla siebie dobrze i żebyśmy się słuchali, bo to jest też chyba najważniejsze. O, teraz sobie pomyślałem, że jakbym miał nazwać inaczej aktorstwo. Aktorstwo dla mnie to jest sztuka słuchania. I jeżeli my słuchamy siebie nawzajem na scenie, to naprawdę czasami nie trzeba już nic grać więcej. Jeżeli słuchamy siebie uważnie i mamy też coś do powiedzenia, to wtedy niepotrzebne jest aktorstwo. A jednocześnie tym właśnie jest aktorstwo. I myślę, że tak samo jest z widzami, żebyśmy siebie po prostu słuchali i słyszeli też, co mówimy. Ze zrozumieniem to już jest różnie, bo nie każdy chce zrozumieć, albo ktoś się nie zgadza z tym, ale żebyśmy mieli też o czym rozmawiać, jeżeli się ze sobą nie zgadzamy. I żeby to zawsze była rozmowa i słuchanie. Wyczucia na drugiego człowieka. Już bardzo dużo powiedziałem swoich życzeń. Dla siebie i dla was, tak. Życzę. Ja ci bardzo dziękuję za to nagranie, za to spotkanie i cieszę się, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać o tym, co nas, widzów, po prostu interesuje, tak właśnie mówiąc, to ten teatr od podszewki troszeczkę poruszyć. Też się cieszę. Jakoś taki rzeczywiście dobra energia panowała, czuję taki właśnie spokój. Też myślę, że też jestem na takim etapie, że jakoś wszystko mi się zawodowo przede wszystkim poukładało tak, że wszystko mogę ze sobą połączyć, a rzadko się tak zdarza. I że czuję, że mam jakąś taką przestrzeń do tego, żeby mieć jakiś taki spokój. No i myślę, że to trochę się też na tę rozmowę jakoś tak rzuciło i to fajne, cieszę się. Widać, że to był po prostu ten czas. Tak, tak. No właśnie, żeby rzeczy przychodziły w swoim czasie. Tak. To jest to życzenie i no, to jest takie ważne. Długo się mieliśmy spotkać i w końcu spotkaliśmy się teraz. Widocznie tak miało być.